Jeszcze kilkanaście miesięcy temu produkcja ciepła odbywała się tutaj za pomocą kotłów parowych węglowych. Tak wygląda nowoczesna elektrociepłownia, gazowa Szopienice w Katowicach. Jej budowa to ważny element transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji realizowanej przez Dalkia Polska. Instalacja składa się z silnika gazowego, który w jednym momencie produkuje energię elektryczną oraz ciepło, a także z kotła gazowego o mocy 10 MW. Dlaczego to miejsce nazywamy elektrociepłownią? Dlatego, że w kogeneracji produkujemy energię elektryczną i w procesie spalania powstaje ciepło odpadowe, które wykorzystujemy do sieci ciepłowniczej. Na tej nowo powstałej inwestycji produkujemy ciepło systemowe i ogrzewamy mieszkańców Katowic, przede wszystkim dzielnicy Szopienice, Dąbrówka Mała oraz Burowiec. Jednocześnie w najbliższej przyszłości będziemy zasilać nowo powstałe osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus przy ulicy Korczaka. Budowa elektrociepłowni Szopienice trwała rok czasu, a w czerwcu 2023 roku odbyła się pierwsza synchronizacja z siecią energetyczną. Dzięki tej inwestycji ograniczamy emisję dwutlenku węgla o 7 tysięcy ton rocznie. Ponieważ elektrociepłownia Szopienice zasilana jest w 100% gazem, powietrze w Katowicach jest czystsze.